Wkładamy to i drzwi się otwierają. Jeżeli klikniemy prawym przyciskiem myszy na to, to zobaczcie, to nam się zaczyna podnosić. Wow! Siemanko, słuchajcie, założę się, że nieraz oglądaliście na YouTubie, jak w naszym Minecrafcie można stworzyć ukryte, tajemnicze przejścia. I biorąc pod uwagę to, że w tego typu filmach praktycznie każdy pokazuje wszystko to samo, ja chciałbym dzisiaj pokazać wam 5 sposobów, których na 100% nie widzieliście w naszym najnowszym Minecrafcie i także bez wgrywania modyfikacji. Także strzel taką łapencję w górę, byłoby mi bardzo miło i przejdźmy do odcinka. Także słuchajcie, do dzisiejszego filmu będziemy potrzebowali naszej starej, dobrej mapy, na której kiedyś przedstawiałem modyfikacje, no bo w zasadzie tutaj mamy dużo drzwi, więc wszędzie będę mógł poukrywać po prostu takie przejścia. I oczywiście, jeżeli też będziecie chcieli skorzystać z tego, co ja wam pokazuję, zajrzyjcie do opisu, bo tam dowiecie się więcej, jak takie coś na naszym własnym świecie zrobić. Ponieważ jedyne, co potrzebujemy, by wytworzyć tajemnicze przejścia w zasadzie, to wpisanie sobie takiej komendy. Wpisujemy, dostajemy jajuszka i takie dziwne coś. Co to jest, dowiecie się już za moment. Póki co chciałbym pokazać wam pierwsze przejście, które będzie ukryte w biblioteczce. Naprawdę przejście, do którego jakby, w sensie, jak to powiedzieć, przejście, które no z góry, jeżeli widzimy ściankę z biblioteczek, to już z góry nam się nasuwa, że ej kurczę, tutaj faktycznie coś może być ukryte. Ale nie tym razem, bo nawet jeżeli ktoś się zorientuje, że faktycznie jest tutaj przejście, to nic to nie zmienia, jakby nie da rady do tego do środka wejść. Dlaczego? Już wam wszystko tłumaczę. Czekajcie, zróbmy sobie jeszcze tutaj przejście, jakby do tej kuchni, żeby nie było. I teraz tak, jakby to zrobić? Czekajcie, zrobimy coś takiego i musimy dać sobie tutaj jajuszko. Oj, dodałem troszkę krzywo, powiedzmy, że to będzie tak wyglądało. O, w ten sposób będzie przejście. Słuchajcie, nie wiem, czy zauważyliście, ale mamy teraz jakby w środku delikatnie schowaną biblioteczkę. I sprawne oko zauważy, że brakuje tutaj książki. I tą książkę my mamy w naszym ekwipunku. Więc, weź mi te krzesło. W tym momencie, żeby utworzyć to przejście, czekajcie, bo tutaj generalnie teraz jest widoczne przejście, schowam to, żeby nie było, w sensie, że wiecie, jakby zachowajmy wszystkie tutaj warunki, nie? Jakby faktycznie, no jest duża biblioteczka, nie ma przejścia, nic się nie da zrobić. Słuchajcie, wystarczy, że tą książkę wsadzimy tutaj i otwiera nam się przejście. Oczywiście tutaj by tego nie było, bo to wszystko możemy sobie zniszczyć. I żeby zamknąć to, zabieramy naszą książkę. No powiedzcie mi, to jest tak kozackie. Nie da się jakby przejść przez to, jeżeli nie mamy książki. Tą książkę możemy nosić przy sobie, czy schować gdzieś w skrzynce. Wkładamy to i drzwi się otwierają. Wow, no jest kocur. No powiem wam, to jest w 100% kocur. Mnie się takie coś podoba. I jakbym miał Minecrafta na 1.13 z modyfikacjami, no skorzystałbym z tego, bo niesamowicie mi się takie coś podoba, słuchajcie. Coś pięknego. No dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o kolejne tajemnicze przejście, to będzie ono w zasadzie niemożliwe do odnalezienia przez osobę, która po prostu nie będzie wiedziała, że takie przejście jest. A w zasadzie nawet jeżeli będzie wiedziała, że ono jest, ty tak przez jej nie przejdzie, bo serio, naprawdę to jest skomplikowane. O co chodzi? Już wam wszystko pokazuję, słuchajcie. Gdy mamy takie jajeczko, w sensie, no jak już sobie to wszystko tam zrobimy, tak? Kładziemy je na przykład tutaj na samym środku. To może być dowolnie wybrane miejsce, jakie sobie chcecie, słuchajcie. Gdziekolwiek w domu, tak? Żeby zrobić tajemnicze przejście. Słuchajcie, może po tym chodzić. Możemy w zasadzie wszystko z tym robić. Nie ma opcji, żeby przez to przejść. To jest w pewien sposób zaczarowane, ale osoba, która no nie posiada jakby tej lupy, nie ma opcji, żeby przeszła. Dlaczego? Zaraz wam wszystko pokażę, o co tutaj chodzi, tylko dlaczego ja tego nie widzę. Miałem wyłączone animacje, dlatego niczego nie widziałem, ale jeżeli mamy właśnie takie magnetyzujące jakby szkiełko, to zobaczcie, co się tutaj pokazuje. Musiałbym mieć troszkę więcej tutaj miejsca. Słuchajcie, w tym momencie widzimy, gdzie znajduje się zaczarowany blok po prostu. No jeżeli tego nie mamy, no to nic się nie stanie. Słuchajcie, gdy mamy to, możemy stanąć na samym środku tego okręgu i pojawia nam się pewien ogień. Co teraz zrobić? Bo w zasadzie sami widzicie, że dalej nie można przejść. Cokolwiek bym nie kliknął, niczego nie zrobimy. Jeżeli widzicie to koło, które się kręci, jeżeli tym magnesem zacznę jeździć tak, jak ono leci i zrobimy całe kółko, uruchamiamy tajemnicze przejście, przez co spadamy po prostu o blok niżej. Możemy w ten sposób, nie wiem, zrobić sobie jakieś tajemne wyjście, czy nawet zbudować sobie dom, normalny dom, malutki, skromny, i zrobić właśnie tego typu blok. I tak naprawdę mielibyśmy ukrytą bazę pod spodem, o której nikt by nie wiedział. No nie miałby opcji, żeby się tego dowiedzieć. Także powiem wam, że naprawdę coś
niesamowitego. Oczywiście, jak wiecie, tutaj wszystko było zamknięte. Nie wiem, jak się wraca, żeby wrócić, to chyba się nie da, trzeba było z powrotem do góry wejść. No ale zobaczcie, jest przejście, jeżeli zrobimy to samo w ten sposób, bez bez tego szkiełka, no nie przejdziemy, no nie ma jak przejść, tak? Nie ma takiej opcji, po prostu. Musimy mieć to, w tym momencie normalnie możemy się przenieść. Powiem wam, że to jest coś... Oha, musimy stanąć jeszcze centralnie na środku tego bloku, żeby to oczywiście działało, bo inaczej nie da się tego zrobić. Wow, no coś niesamowitego. Jeżeli chodzi o kolejne ukryte przejście, powiem wam, że też jest świetne, ale jeżeli ktoś będzie przechodził przez nasze drzwi w dziwny sposób, przez przypadek będzie umiał z tego skorzystać. O co chodzi? Już wam pokazuję, słuchajcie. Korzystając z kolejnego jajeczka, nie do końca pamiętam, w którym miejscu trzeba je postawić. Oczywiście, zapomniałem chyba powiedzieć na początku, generalnie twórcą tych tajnych przejść jest Mac McKinstein. Wszystkie linki w opisie, jak i twórcę kanał, wszystko macie w opisie, także możecie sobie zajrzeć, bo tam bardzo, ale to bardzo dużo tego typu właśnie też ma. Słuchajcie, klikamy sobie prawdopodobnie tutaj albo gdzieś tutaj. I teraz tak, jeżeli przechodzimy sobie teraz normalnie przez nasze drzwi, nic się nie stanie. Możemy to robić cały czas, jakby to jest zaczarowane, w sensie ukryte tajne przejście, ale no, jakby ktoś normalnie do nas wchodził, nie przejdzie. Problem się robi, kiedy ktoś spróbuje przejść tyłem, bo przechodząc tyłem, słuchajcie, spadniemy na dół, a w zasadzie wejdziemy do podziemi, blok niżej. Dokładnie tak. Tak więc powiem wam szczerze, że no, kurczę, nie wiem, czy to się da jakoś przejść teraz, chyba nie bardzo. Nie, w sensie, nie wiem, jak by trzeba było zrobić, aha, bo to jest tajne przejście, ale żeby na przykład stąd już wyjść, musielibyśmy zrobić sobie od nowa po prostu przejście, tak, na dwór i tyle. I w ten sposób możemy wyjść. Także, przechodząc tyłem, słuchajcie, przechodząc centralnie przez drzwi, no, przodem nic się nie stanie, przejdziemy tyłem, zostajemy przeteleportowani niżej. No, teoretycznie nie ma opcji, żeby ktoś się zorientował, że faktycznie tutaj coś mamy ukrytego, naszą bazę. Też, w zasadzie, może to służyć do trollingu. Tak jak mówił sam McKinstein, generalnie na dole można na przykład rzucić lawę i kogoś, nie wiem, gdy będzie stał przed naszymi drzwiami, na przykład uderzyć, on podskoczy i wpadnie po prostu na dół do lawy. Ale generalnie bardziej bym chyba był za tym, żeby używać tego typu właśnie schowek, żeby mieć jakąś tajną bazę pod spodem, gdzie można było otrzymać diamenty i tak dalej. No bo jakby nie było, dalej są to zwykłe, normalne drzwi i można z nich normalnie korzystać. No dobra, mieliśmy już trzy tajne przejścia, których mogliśmy używać w domu. Teraz pokażę wam coś, czego będziemy mogli użyć na dworzu, żeby właśnie też na przykład schować nasze rzeczy, drogocenne oczywiście przedmioty. Słuchajcie, dostajemy jajuszka, których możemy użyć na podłodze. Podłodze, pod którą znajduje się jakieś pomieszczenie. O czym mówię? Generalnie możemy zrobić to sobie na przykład tutaj na tym bloku, albo gdzieś na tym bloku, powiedzmy, że tutaj. I najlepiej, żeby to był faktycznie chyba stone, wam powiem, a nie taki zwykły kamień, więc musimy to zrobić gdzieś przed naszym domem, schowane w ogrodzie czy coś, byle wszystko składało się ze stone'a. O co chodzi? Słuchajcie, no generalnie to jest zwykły blok dalej, tak jak zawsze. W sensie, można po tym... Czemu to się zmieniło? Nie wiem. Przez momencie zmieniło teksturę, jakby można potem normalnie chodzić. To jest zwykły, normalny blok. Z tym, że kiedy mamy klucz, widzicie, że jest tutaj jakaś dziwna taka, nie wiem, czy to można nazwać, poświata, w każdym razie coś tutaj jest. Jeżeli klikniemy prawym przyciskiem myszy na to, to zobaczcie, to nam się zaczyna podnosić. Wow, kozackie, powiem wam, naprawdę kozackie. I ktoś mi wierci. No i oczywiście możemy wejść do środka, przygotować sobie w jakiś sposób schody, czy też na przykład niekoniecznie schody, bo faktycznie ze schodami może być to delikatnie utrudnione, ale możemy na przykład zrobić sobie po prostu drabinkę, po której wejdziemy. Ta drabinka będzie się tutaj normalnie cały czas znajdowała, więc no, będzie to ułatwione. Więc słuchajcie, w ten sposób możemy ukryć sobie bunkier, czy nawet nasz dom, wszystko dosłownie. Tylko no wiadomo, gdzieś trzeba to zrobić na dworzu, bo w domu jednak będzie z tym problem, ale powiem wam szczerze, że to jest no niesamowite. No mnie się tak bardzo to podoba, kurczę. I zobaczcie, normalnie będzie można z tego wyjść. Mimo że zniknęła jedna drabinka, dalej jest możliwość wyjścia z tego. No, takie rzeczy naprawdę, gdyby można było normalnie mieć w Minecrafcie, tak na co dzień, w sensie bez instalowania niczego, tak po prostu mając Minecrafta w 1.13 czy coś, czy 1.14 by zostało dodane. Coś niesamowitego, słuchajcie, naprawdę coś niesamowitego, ale... Dość o tym, musimy przejść do kolejnej, już niestety ostatniej rzeczy, ostatniego sposobu na ukrycie drzwi. Powiem wam, że się jaram naprawdę tym, co tutaj jest. Mam nadzieję, że wy też napiszcie w komentarzu, który sposób podoba wam się najbardziej, z którego wy byście chcieli skorzystać w swoim domu do ukrycia tajnych drzwi czy jakiegoś pomieszczenia.
piszcie, ja będę sobie czytał. Słuchajcie, wchodząc do tego pomieszczenia nie widać niczego podejrzanego, żeby było tu jakieś tajemnicze przejście czy cokolwiek, tak? No bo, no niby gdzie miałoby być, słuchajcie. Nie potrzebujemy w tym momencie żadnej rzeczy nawet w naszym ekwipunku, a wystarczy, słuchajcie, że podejdziemy sobie do ściany. Dokładnie tak. Mamy jajuszka, które sprawią, że każdy blok, jaki sobie postawimy, stanie się niewidzialny i będzie można przez niego przejść. W ten sposób możemy praktycznie w całym domu porobić sobie tajne przejścia i nikt nie będzie o tym wiedział, słuchajcie. Wychodzić sobie dosłownie z każdego miejsca, jak się tutaj patrzy, to teoretycznie drzwi nie ma. Więc no dla mnie jest to niesamowite, czy przez szkło też się da? Oczywiście, przez szkło też się da i to jest jeszcze lepsze, że przechodzić po prostu przez szkło. W zasadzie wszystko chyba tak można zrobić, poza drzwiami. Nie, drzwi też można? Nie, drzwi nie można, bo to jest blok już ruchomy. Ale zobaczcie, możemy sobie zrobić na przykład trzy takie deski i one też będą znikały, jeżeli staniemy sobie po środku. Możemy zrobić sobie duże wejście, w ten sposób nawet chyba wjechać koniem wtedy do domu możemy, bo już są dwa bloki jakby obok siebie, więc powiem wam coś niesamowitego. I jeżeli chodzi o moją opinię, co mi się najbardziej podobało, to mimo wszystko jest to ten bookshelf właśnie tutaj z książką. Wow, no to jest tak kozackie, tak mi się podoba, ja nie mogę, naprawdę, masakra. W każdym razie, jeżeli będziecie chcieli więcej tego typu filmów, zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie komentarz i zasubskrybujcie koniecznie kanał, żeby też być na bieżąco z najnowszymi filmikami. Także mam nadzieję, że wam się spodobało, trzymajcie się, do zobaczenia, siemanko, cześć, pa pa.